Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj nocny vlog, pierwszy na kanale. Jeszcze nie robiliśmy w nocy vloga. Mieliśmy coś tam innego nagrać, było zaplanowane, że dotamy tutaj na ten termin. Staramy się, żeby w każdy piątek był jakiś filmik dodany, przynajmniej jeden w tygodniu, ale sprzęt nie do końca tam był skompletowany i nie wyszło, to postanowiliśmy nagrać co innego. Tutaj tylko Filipa muszę wyprzedzić. Jedziemy na Wrocław. Będziemy tam sprzątać na takiej firmie. No już niestety nie będę mógł tego nagrywać tam, ale no nagramy co tutaj się uda. Jedzie manitką osprzęt na przyczepie, a ja jadę ciągnikiem. Jedziemy się zatankować i będziemy lecieli po drodze na Wrocław. Były właśnie takie pytania też odnośnie zmiany biegów w New Hollandach i w T7 i w T6. To powiem szczerze, że no, rozumiem takie pytania, bo też kiedyś nie wiedziałem, jak tam się przymierzaliśmy do kupna ciągnika, jak to wygląda ta sprawa zmiany, jak to, bo człowiek tak nauczony był, wiadomo, zwykłe biegi, kiedyś tam jeden półbieg, żółw i tyle było. A tutaj jest 17 biegów, skrzynia elektrokomand. W T7 myślę też kiedyś pokażę przy okazji. Jest tylko jedna zmiana ze sprzęgłem, chociaż jej się nie używa praktycznie. Przebitka tutaj z nażółwia zająca, ale to jest na postoju, to rzadko, no do jakiegoś dokładnego cofania, no bardzo wolne prace. A tak jest na zająco dyspozycji od 9 do 17 biegi, z tym, że między 12 a 13 jest taka przebitka. Trzeba drugi przycisk jeszcze jednocześnie przycisnąć. Takie, no można powiedzieć, jak sprzęgło to działa, ale no to nie jest sprzęgło. Gaszę światła z tyłu, już nie potrzeba. Drogą pokażę może tutaj teraz na rondzie. Właśnie drugi raz jadę ciągnikiem, rondo niedawno oddali do użytku. Mieliśmy tam objazdy takie głupie, było utrudnione trochę, ale teraz jest elegancko. Rondo bardzo fajnie zrobione, pod duże zestawy. Dobra, zacznę od zera, tak pokażę. Ściągnę kamerę z głowy. Dobra, i zaczynamy z zająca, z dziewiątki. Dziesiątka, dwunastka i teraz jest przebitka. Dwa przyciski jednocześnie, wskakuje trzynastka. Czternastka, piętnastka, szesnastka i siedemnastka. Mamy ostatni bieg. Bardzo prosta skrzynia, przyjemna w obsłudze. Raz tylko jest właśnie, tak jak mówię, ta przebitka między 12 i 13. I to samo jest na żółwiu między 4 a 5. Bruk zwalniający, zejdę do 15. W T7 jest troszkę inaczej. Tam jest 19 biegów ogółem. Z tym, że od 1 do 19 jest zmieniane tylko dwa przyciski. Żółw, zając i nic więcej. Nie ma przebitki. Na joysticku tutaj zamontowane przyciski, a tutaj mamy przyciski tak bliżej tutaj pod ręką, bliżej myszki od podnośnika. Jest bardzo wygodne, nie trzeba tam nigdzie dosięgać. Tutaj jest ten trzeci przycisk, ale to postaramy się wkleić przy montażu jakieś zdjęcie w dzień, bo wiadomo, w nocy tego dobrze nie widać. Wyświetlacz myślę, że tak, ale te przyciski pokażemy w nocy, jak to tam wygląda. Ale standardowo jest tutaj dźwignia, żółw, zając zmieniamy. I tam właśnie są też trzy przyciski. Jest żółw, zając od tych biegów pod obciążeniem zmienianych i z tyłu jest ten właśnie trzeci, ta przebitka, którą się tam używa dwa razy tylko na całości, na całym zakresie biegów. I tak właśnie, jak mówię, jest tutaj przebitka ze sprzęgłem tylko z polowych na szosowe, na żółwia, zająca, jak to tam woli. Cała filozofia. Biorę kamerę. W ogóle taki vlog też na spontanie. Filip później przejmie kamerę. Zobaczymy, chłopak się wykaże, coś tam powie ciekawego może. A my jedziemy na tankowanie i na CPN-ie właśnie przekażę mu kamerę i zobaczymy, co tam ciekawego opowie. A ja jeszcze mam taką sprawę, chciałbym powiedzieć. Parę osób już sporo dosyć pytało, czy pozdrowię ich na vlogu.
to powiem szczerze, nie będę takiego czegoś robił, ponieważ w tamtym roku, może niektórzy pamiętają, kto mnie na Snapchacie oglądał dłuższego czasu, kiedyś ktoś mnie tam właśnie namówił, żebym pozdrowił. No to pozdrowiłem, imię, nazwisko tam podał i później się zaczęła fala. Wszyscy chcieli, pisali, no dwa dni coś tam robiłem, woziłem właśnie też nawet tym samym zestawem, pisali, żeby pozdrowić i ja to pozdrawiałem, no i tak wiecie, bez końca, no to jest męczące, no na Snapie dobra, tam pozdrowiłem. Ale na vlogu to ja tego nie będę robił tym bardziej, no to będzie no, cały czas to pozdrawianie i nic więcej, no. Ludzi jest dużo, którzy nas oglądają, no to każdego nie pozdrowię. Mogę ogółem wszystkich was pozdrawiam serdecznie. Ale tak, no nie będę tego czegoś takiego robił. A tutaj jadę na CPN, Filip zaraz dojedzie. Jak mówię, zmienimy się. I jeszcze miałem powiedzieć coś ważnego chyba. Padło mi z głowy. No, na firmie tam nie będziemy nagrywać nic, tutaj tylko droga będzie nagrana. A tak jak jeżdżę na ogół drogą, gaszę tutaj halogeny na górze, żeby nie razić tych osobówek. Tylko dół tam te podstawowe i te dolne boki doświetlające. Ale tutaj na filmie, że jest noc, no to dobra, chwilę wytrzymają, jak kogoś tam porażę, chwilkę. A tutaj nagram, żeby było coś tam widać w tej kamerze. Tutaj jedziemy teraz, jest dawny tor prób Jelcza. Po lewej stronie mojej była fabryka Jelcza. W tej chwili tylko wojskowe tam są pojazdy produkowane. A tutaj jest taka trzypasmówka. Już jeden pas wydzielili na parking, z drugiej strony też były trzy pasy. Tutaj nowe właśnie Jelcze próbowali, testowali i później już były do wysyłki gotowe. Dziurawe to już takie. Kiedyś też tam rozmawiałem z kimś, jak to się zaczęło, że ja vlogi nagrywam i w ogóle i tak dalej. Jak mówiłem już wcześniej, w ogóle nie spodziewałem się, że wezmę się za nagrywanie vlogów. Jakoś parę osób mnie namówiło, możecie im podziękować, jeśli się podoba. No co ja mogę powiedzieć, po prostu ja robię swoje, nagrywam, no że to się ludziom podoba, no to tylko się cieszyć. No jak to Pawlak mówił, komedii kochaj albo rzuć. Ja tylko pociągną, tak samo ja, no tylko naciskam, włączę nagrywanie i to się nagrywa, no. Jak się podoba, bardzo się cieszę. A ja już dojeżdżam do CPN-u, także będziemy kończyć. Muszę dolać AdBlue również, już mam 50%. To już trzeba dolać, bo powyżej 50% nie ubywa tak szybko, a poniżej to już dużo szybciej. Zresztą z paliwem jest podobnie, w każdym pojeździe praktycznie. Te zbiorniki są tak, taki kształt mają, że wskaźnik jest pełno, jak się zaleje pod korek, a później już końcówka to ubywa moment. Że tutaj jeszcze o, hamowanie, wchodzę do 13 i jedziemy. Jak właśnie staram się, jak jest możliwość bez schodzenia do tej 12, bo wtedy muszę tą przebitkę robić. Chociaż no nie jest to uciążliwe, ale po co tam dodatkowy przycisk trzeba naciskać. A ja już 17. Także samochody ciężarowe z dużo większą mocą nie mają szans nawet mnie na pusto dogonić. Ja tutaj tak zmieniam szybko te biegi, ciągnik się zbiera, także no moc na pusto tutaj nie ma znaczenia, wiadomo, pełno no to już robi swoje. A tutaj pyk pyk i już dochodzimy do ostatniego biegu i koniec. Do 40 to jest moment. Nie wiem, kiedyś może zmierzymy coś tam, jak to wygląda, nawet ciągników nigdy takich statystyk nie słyszałem, danych jak to wygląda. W samochodach się mierzy, a tutaj to tam nikt nie patrzy. A tak z ciekawości, pobawimy się. Także nic, będę się żegnał. Dojeżdżam do CPN-u, później Filip będzie kontynuował, zobaczymy co tam powie. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze tak krótko tylko, muszę poczekać, bo oleje AdBlue, cysterna mi zastawiła wjazd, niestety. Ale Manitou jest wolniejsze, także Filip pojedzie pierwszy, ja go tam później dogonię. Właśnie dojechał i nie wiem co on kombinuje zamiast jechać. No nic, muszę iść mu powiedzieć, bo nie wie na co czekam, dobra. Także idę.
Także do zobaczenia. Udało mi się coś tu jeszcze takiego nagrać. Cześć, witam was w kolejnym vlogu. Nie wiem, czy tam Grzesiek wam powiedział, co będziemy robić. Ja jadę wyprowadzić Manitu na Wrocław. A odnośnie roboty, to mam nadzieję, że już tam Grzesiek wam popowiadał. Teraz to tam chyba nie narzeka, że jestem, że pomagam, bo wygodnie się tak we dwóch na dwa sprzęty jedzie. Nie musi skakać, nikt po niego nie musi jeździć. Może a propos jazdy, tam producent podaje, że Manitu powinna iść tak 35 na godzinę bez problemu. Jednak nie chcemy jej tak butować, bo to nie jest sprzęt przeznaczony do jazdy, do takich rzeczy. Trzymamy ją tak na 30 na godzinę, żeby za bardzo tam nie dostawała. Chociaż z Grześkiem jechaliśmy się, zastanawialiśmy, jaki filmik wam możemy gdzieś tam w przyszłości już zaplanować. Stwierdziliśmy, że może jakby się udało, jakiegoś ładnego vloga z montażu byśmy nagrali, jak to u nas wygląda, jak się tam bawimy przy tym komputerze. Jak macie jakieś opinie na temat takiego pomysłu, to tam dajcie znać w komentarzach. To się postaramy to dla was zrealizować. Osprzęt pewnie, jak się domyślacie, ciągnę za sobą na przyczepie. Później jak tam mnie powyprzedzają wszyscy, to włączę z tyłu światła, wam pokażę. A dlaczego tak ciągamy osprzęt na przyczepie, to już możecie się dowiedzieć z innych vlogów. My się staramy, że nie powtarzać takich rzeczy, bo to by nam trochę dużo czasu zajmowało, jakbyśmy w każdym vlogu powtarzali w zasadzie coś, co było jeden, dwa filmy temu. No, trochę by się mijało z celem. O, wyprzedzili mnie, pokażę, nie wiem, jak tam to widać wszystko. Osprzęt jest na przyczepie i sobie jedziemy spokojnie. Nikt nas tutaj nie będzie popędzał, jedziemy tyle, ile możemy. Jak we vlogu z Iloną bodajże Grzesiek zapowiedział wam odnośnie niespodzianki na koniec roku, jaką planujemy, to już mogę wam powiedzieć, że jesteśmy w trakcie nagrań. No może nagrań nie, bo nagrań to jeszcze kawałeczek, ale scenariusze, wszystkie rzeczy, które potrzebujemy do nagrania tego, żeby to jak najlepiej wyglądało, żebyście mieli co oglądać i żeby, mam nadzieję, się jak najbardziej podobało. Mamy gotowe, jeszcze tam parę osób potrzebujemy namówić na udział w filmie, bo są oporne, ale mamy nadzieję, że to nie będzie jakiś większy problem. No jednak film, który zaplanowaliśmy, jest bardzo nietypowy, ale tym samym mamy nadzieję, że się wam spodoba dość mocno, że będziecie go oglądać, będziemy tam mogli z uśmiechem na twarzach sobie oglądać te statystyki i się cieszyć, że kolejny film się wam podoba. Tutaj zobaczyłem w lusterku, że Grzesiek do mnie dojeżdża, już zatankowany, ja wyjechałem trochę szybciej, bo stwierdziłem, że wam jeszcze pokażemy z drugiej strony perspektywę, jak wygląda wyprzedzanie takim trochę większym zestawem. Z Manitki to tak trochę, że tak powiem, można się delikatnie przestraszyć, bo tu trochę niżej się siedzi, a jakby ktoś jakoś, nie wiem, się na czymś innym skupił, czy nie zwrócił uwagi, to mógłby się trochę zmieszać, jakby zobaczył tylko koło obok siebie. Ja wyjechałem trochę szybciej, bo wiadomo, jadę wolniej od Grześka, więc no, nierozsądnym byłoby, żebym ja wyjeżdżał drugi. To by było chyba w sumie na tyle. Jeszcze tam planuję was pokazać wam, jak sobie jadę kawałek przez Wrocław. I to tyle.
ale to do później. Jesteśmy już we Wrocławiu. Tak jeszcze jechałem sobie chwilę. Myślałem, co by tu jeszcze można wam dodać. I wspomniało mi się, jak Grzesiek ostatnio opowiadał odnośnie właśnie Manitu, że to wszystkim się łatwo wydaje tak z zewnątrz, póki nie wsiądą, że to takie proste, że tak fajnie się tym operuje, a większość jak już wsiądzie i złapie za kierownicę i joystick, to już tak nie bardzo są zadowoleni i nie do końca mają takie zdanie, z jakim wsiadali tutaj na miejsce operatora. Ja jeszcze tak plus minus prostsze rzeczy ogarniam, że tak powiem, bo do takiej wprawy jak Grzesiek to nie wiem, czy kiedyś dojdę, a jeśli tak nawet, to dość dużo czasu mi to zajmie, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i że będę sobie tutaj mógł trochę działać tą maszynką, a nie tylko jeździć, bo jak już mówiłem, ta maszyna do jeżdżenia przeznaczona nie jest. Chcieliśmy was z Grześkiem, można powiedzieć, trochę poprosić, przeprosić, nie wiadomo do końca, jak to ująć. Jak już naprawdę będzie, że tak powiem, straszny ból, żeby nagrać ten filmik, żeby był jeden w tygodniu, to tam prosimy was, żeby nie było jakoś złośliwych komentarzy, czy że zawaliliśmy, czy coś takiego. Po prostu, no wiadomo, w zimie roboty jest dużo mniej i nie zawsze jest okazja, żeby coś nagrać. Niemniej będziemy się starali to jakoś, nie wiem, może nadrobić, jak się uda, jak się nie uda na piątek, to może na sobotę. W każdym bądź razie będziemy się starali te filmiki dla was robić. A wy tam o kanale nie zapominajcie. Że chciałem was trochę przeprosić za te parę cięć, które się tam pojawi w mojej wypowiedzi. Ale ja jeszcze nieprzyzwyczajony tak do nagrywania, do gadania do kamery, także mam nadzieję, że z każdym następnym filmem będzie coraz lepiej. A ten mam nadzieję, że też wyjdzie całkiem nieźle. No i na razie, do zobaczenia w następnych filmach.